Cześć, mamo, z tej strony Noli, witam was w takim nietypowym odcinku, w którym będziemy otwierać sobie skrzynki, ale dowiecie się czegoś ciekawego, ponieważ jeszcze będziemy tutaj, jak widzicie pode mną, mieli odpaloną taką aplikację, która się nazywa Prawda i Wyzwanie. O, siema, tu widzicie moją rękę, bo tutaj mam telefon. No i będziemy grać i każdy niebieski skin, no to będę musiał tutaj albo zrobić dla was prawdę, albo wyzwanie, ale będę raczej robił same prawdy, więc możecie się dosyć ciekawych rzeczy dowiedzieć w tym odcinku. No, a nie będziemy przedłużać, myślę, że taki odcinek jak najbardziej w sobotę tutaj dla was będzie fajny. No i zapraszam na csgocrafter.com. Nowe rzeczy są dodane, niedługo film, także możecie obczaić jeszcze przed moim filmem. Dobra, mamy 10 skrzynek, więc najprawdopodobniej 10 razy usłyszycie prawdę jakąś. I zostawcie łapkę w górę, bo YouTube ostatnio strasznie przycina zasięgi tak bardzo, że jeżeli jesteś widzem i chcesz, żebym dalej nagrywał i żebym nie spadł gdzieś tam na dół tego YouTube'a, to zostaw tą łapkę, będę ci bardzo wdzięczny, no bo to jest jednak coś ważnego, nie? Dobra, nagrywamy teraz to, nagrywamy, lecimy z niebieskim skinem teraz, dawajcie niebieskiego skina. No i fioletowy, także już na pewno nie usłyszycie jednej prawdy o mnie, także chociaż tyle. Otwieramy te nowe skrzynki, jakby ktoś też nie zauważył, z tego względu, że nowe skrzynki są po prostu fajne, bo jeszcze nie dropnąłem z niej kosy, to w sumie jest jedyna skrzynka, z której tak naprawdę nie dropnąłem kosy. No i jest niebieski skin, także pierwszy niebieski skin, a skoro pierwszy niebieski skin, no to przy okazji, tutaj widzicie mojego palucha, graj, weźmiemy pytania ekstremalne, czyli najbardziej ekstremalne po prostu, no i prawda. Czy miałeś doświadczenie z osobą tej samej płci? Jak było? Niestety nie miałem i niestety nie zapowiada się raczej, żebym miał. Wiem, że mam takie włosy, siedzę w różowej koszulce i tak dalej, ale niestety tutaj preferuję w kobietach, po prostu to jest taka stylowa. Ja lubię się wyróżniać, także 90% osób by się tak nie ubrało. Ja się tak ubieram, bo po prostu why not? Fajnie budzić kontrowersje z czarnym krzesełkiem, żeby było lepiej. No to pierwsze pytanie niestety za nami, nie trafiliśmy na nic ciekawego, ale jak było, no w ogóle nie było, no bo nie było takiej sytuacji. No i jest, fioletowy skin, patrzcie. Trochę mi głos urywa, bo jestem chory. Fajnie, 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 fioletowy skin, bardzo mi się podoba. Dobra, lecimy dalej z ciekawostkami, może w końcu coś trafimy, bo tutaj niebieskie skiny są pewno dla was najbardziej ważne i będzie Obrzyn Morris. No to Obrzyn Morris, dajemy następne. O! Co cię najbardziej podnieca? To jest dobre pytanie. Najbardziej mi podnieca kosa w CSGO, jeżeli mówimy o CSGO. Naprawdę, jak wylatuje ten rzadki przedmiot specjalny, to jest coś naprawdę. Ale jeżeli chodzi pewno o pytania typu, co mnie najbardziej podnieca jako faceta, strasznie lubię takie, jakby to powiedzieć, to się gorset nazywa, nie? Jak laski mają takie fajne piżamki. Takie, no, jak ktoś ogarnia temat, to wie, o co chodzi. To jest bardzo fajne, no, podoba mi się to. Generalnie to jest super. Dobra, lecimy dalej. Moja dziewczyna mnie najbardziej podnieca. Teraz tak sobie uświadomiłem, że to powinienem powiedzieć, bo potem będę miał dym. Także tak, moja dziewczyna. No i Morris, kolejna prawda. Ha, jak fajnie. Czy rozbiłbyś parę po to, żeby być ze swoją... O Jezu, jakie pytanie. Czy rozbiłbyś parę po to, żeby być ze swoją wymarzoną dziewczyną? Wiecie co? Ostatnio właśnie się zdarzyła taka sytuacja i... Pozwólcie po prostu, że powiem, że była taka sytuacja. I... Pomijmy to pytanie i lećmy po prostu dalej. Także... No nie będę o tym rozmawiał, ale... Była taka sytuacja. No i tutaj mam na rozweselenie CZ75 auto, no ale powiem wam, że było mocno. Było mocno, naprawdę. Do dzisiaj jest mocno przez to, ale no... Powiedzmy, że sprawa jest załatwiona już. Chociaż cały czas mnie to dręczy, bo wszystko się stało przeze mnie. Mago, co niż szybko, pomijmy to pytanie w końcu. Jezu, gdybyś... Nie wiem, kto to ogląda, nie? Bo to nagranie obejrzy 100 tysięcy osób, ale gdyby któraś z osób tutaj mogła być twoim niewolnikiem, kto by był i co byś kazał jej zrobić? Czy jeżeli mój widz jakiś by tu przyszedł i by był moim niewolnikiem, to na pewno, ale to na pewno strasznie by miał przesrane, jeżeli chodzi o na przykład
jechanie mi po jakieś jedzenie, generalnie gotowanie, bo ja umiem gotować i nawet lubię gotować, ale często i gęsto nie mam na to czasu, tak, więc po prostu fajnie by było, jakby przyszedł jakiś widz i robił mi za niewolnika i gotował jedzenie, bym powiedział, stary, nagrywam 7 godzinę, weź tam kolację mi zrób, on przychodzi, kanapeczki, pstryk, pod ten, fajnie, takie coś by mi się podobało bardzo, także jeszcze 3 skrzynki, ale pytania normalnie, żeśmy trafili, zaje fajne. I to jest Mac 10, więc weźmy dalej, chyba reklama wyskoczy. O, reklama, nie, wyłącz to. Halo, reklamujemy gry tutaj. No, o, halo, usuń. Czy poszedłbyś kiedyś do klubu nudystów? Zresztą nigdy w życiu się nie mówi nie, no, generalnie, w sensie nudystów, w sensie też, po prostu, laski też tam chodzą na golasa, tak, więc, powiem tak. Jestem szalony w życiu, mógłbym zrobić wszystko. Na obecną chwilę bym pewno tego nie zrobił, gdyż po prostu mam dziewczynę i tyle mi wystarczy, ale powiem tak. Nigdy nie mów nigdy, może się kiedyś zdarzy taka sytuacja, aczkolwiek nie wiem, może, nie wiem, trudno powiedzieć, tak szczerze. Ja dziwnym człowiekiem jestem, także lećmy dalej. Ile się... Jeżeli generalnie, jeżeli... Oho, czerwony skin tam był, fuck. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie łapkę w górę, bo jeszcze mam z 10 takich, więc możemy jakąś drugą część nagrać, może z jakimś youtuberem, w sensie, że ja mu zadaję te pytania, on musi odpowiedzieć, no i będzie bardzo śmiesznie. Także zostawcie łapkę, napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie i tak dalej, w ogóle suba zostawcie, bo to jest dramat, co ostatnio YouTube robi z zasięgami. No i ostatnie pytanie, stryk. Jaka jest najgorsza rzecz na temat bycia osobą twojej płci? Czyli co jest najgorsze w byciu facetem? Ciężko powiedzieć, tak szczerze. Co jest najgorsze w byciu facetem? Generalnie, jako że jesteś facetem, to jest, przyjęło się takie coś, że musisz zapewnić rodzinie na przykład dobry byt, nie? W sensie tutaj zarobić kasę, przyjść, wszystko zrobić. Na przykład zazwyczaj mężczyzna powinien mieć prawo jazdy, to są takie stare wytyczne, ale no, zazwyczaj tak się przyjęło, nie? Że za, no, fajnie by było, jakbyś miał prawkę i tak dalej, bo robienie tego wszystkiego i robienie za taką osobę, która musi być zawsze w związku powyżej, a tak generalnie jest. No to jest męczące na przykład i to większość facetów statystycznie, żeby mnie nikt nie zabił, no musi po prostu być tak jakby wyżej od dziewczyny, nie? Czyli musisz wszystko robić praktycznie i tak dalej, jeżeli chodzi o takie rzeczy, których na przykład się nie chce robić. Nie wiem, czy mnie zrozumieliście, o co mi chodzi, bo jest czwarta w nocy, gadam kompletnie bez sensu, ale weźmy jakieś pytanie bonusowe. Co było najgorszą rzeczą, którą zrobiłeś dla kogoś, z kim chodziłeś? Najgorszą rzeczą dla kogoś, z kim chodziłem, no to była przecież rzucenie tej osoby, ale no potem się żeśmy zeszli, także najgorszą rzeczą chyba jaka była, to było po prostu rzucenie tej osoby. No dobra, także taki odcinek dosyć ciekawy, myślę, że nie wiem, czy będę go realizował dalej, możecie napisać, co o tym wszystkim myślicie. Generalnie fajnie, że coś nowego myślę, bo każdy otwiera te skrzynki i po prostu tak się otwiera. No, możecie napisać i tak dalej. Ja tymczasem w ogóle się z wami żegnam. No i piszcie, co po prostu myślicie o tym wszystkim. A, no i jeszcze jedna ważna sprawa. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to ostatnio ktoś skamował mojego widza na Facebooku, podając się za mnie, więc w opisie tego filmu wrzucam wam mój profil do Facebooka, taki prywatny. Tam można mnie zaobserwować, to możecie to zrobić, żeby było wiadomo, że ja to ja. I żebyście nie dali się nikomu okraść w przyszłości. Wiem, że takie gadanie to nic nie daje, bo i tak znajdzie się ktoś, kto po prostu da się okraść, ale wątpię. Ale wolę powiedzieć to, no póki ktoś zawsze usłyszy, ktoś potem się nie da nabrać i tak dalej. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!